No, wydaje mi się, że te założenia, które mieliśmy, w dużej mierze zawodnicy zrealizowali. Oczywiście kilka jest mankamentów do poprawy. Musimy też pamiętać, że między tymi sparingami zawodnicy naprawdę wykonują ogrom pracy. Robią to bardzo sumiennie, teraz jeszcze biegają, więc jeżeli chodzi tutaj o ten mecz, wszyscy praktycznie zagrali po 45 minut. Gra wyglądała momentami nieźle, momentami wiadomo też przeciwnik z Sudówy jest bardzo dobrą drużyną i też miał swoje sytuacje. Na szczęście udało się wybronić na zero z tyłu, znów zagraliśmy, na pewno to jest dobry prognostyk, ale na pewno jeszcze będziemy pracować jeszcze nad defensywą i stopniowo wraz ze świeżością będziemy, myślę, dochodzić do większej ilości sytuacji strzeleckich. Staramy się pracować nad tym, żeby te formacje zgrać, żeby wszyscy grali jako drużyna w obronie i w ataku i myślę, że to po części nam się udało. I obrona fajnie brała udział w rozgrywaniu, czyli w akcjach ofensywnych i pomoc i również napastnicy bardzo fajnie ustawiali się w defensywie, więc tutaj można podzielić, że i ta gra w defensywie była niezła i w ofensywie może troszeczkę gorsza, ale tak jak mówię, liczę na to, że jeszcze ją poprawimy. Myślę, że tutaj musimy podjąć jakieś już wiążące decyzje, tak jesteśmy dogadani z zawodnikami, więc myślę, że tutaj właśnie po sparingu z trenerami i z zarządem klubu podejmiemy decyzję, kto zostanie, a kto pojedzie do domu. No na pewno jeszcze jutro mamy dosyć ciężki dzień, trochę o innym charakterze, o bardziej siłowym. Oczywiście jutro są jeszcze dwa treningi, w sobotę jest przewidziana jeszcze gra wewnętrzna i w niedzielę mają zawodnicy zasłużony odpoczynek i w następnym tygodniu już co trzy dni sparingi, tak żeby się przygotować jeszcze bardziej, lepiej pod względem taktycznym. Zagramy z drużyną z Wilna, z odpowiednikiem pierwszej naszej ligi. Na pewno wydaje mi się, że spotkanie na plus. Dla nas bardzo ważne jest to, że to jest drugie spotkanie i na zero z tyłu. Myślę, że skuteczność będzie przychodzić coraz bliżej ligi. Także na pewno myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego spotkania. Mocno pobiegaliśmy, także robota, która miała być, została zrobiona. Także myślę, że będziemy zadowoleni. Ten tydzień był na pewno ciężki. Jeszcze się nie skończył, bo mamy każdego dnia po dwa treningi. W weekend jeszcze jest gra wewnętrzna, także obciążenia się na pewno nakładają. Ale jest dobra regeneracja, także na tym polega właśnie ten okres, także przechodzimy teraz na ciężki moment, ale dajemy radę. No na pewno obieg jest super, no, temperatura jest trochę lepsza niż na zewnątrz, to nam pomaga i murawa jest bardzo fajna, także tylko grać.